Hania, Filip, jesteśmy na ostatnim treningu tutaj przed pierwszym odcinkiem Tańca z Gwiazdami. Jak wasze emocje? Może zacznę od Filipa, no bo to będzie jego debiut. Bałem się, że akurat ode mnie zaczniesz, mnie zapytasz. Emocje, wiesz co, spotkałem Vanessę po drodze i mieliśmy dokładnie jakby te same odczucia, że 2-3 dni temu ten stres się włączył i był taki silny i jakimś cudem nie wiadomo dlaczego wczoraj tak sobie trochę odpłynął i jesteśmy bardzo ciekawi tego momentu niedzielnego, tylko my jutro, czyli piątek, sobota i niedziela rano zaczynamy intensywne próby przed live'em i w sumie to będzie i tak bardzo intensywne, nie? To będą bardzo intensywne próby, więc one i tak w jakiś sposób nas tam zmęczą, także będziemy chyba na takim, mamy taką nadzieję na bardzo fajnym i dobrym flow na tym pierwszym live'ie. A jak, Hania, twoje emocje? Bo wiem, że ty już masz tych edycji za sobą wiele. Czy przed każdą nową edycją jest ten stres, czy jednak już jesteś spokojna? Ja nie mam może takiego stresu, ja mam ekscytację. Ja po prostu się cieszę, że się coś zaczyna i chciałam, żeby to już się zaczęło. Ja jestem taką osobą w gorącej wodzie kąpana, więc ja już chcę tego live'a. Ja już chcę, żeby to już było, żebyśmy mogli wyjść, zatańczyć. Ale tak jak powiedział Filip, te próby, ten piątek, sobota są bardzo ważne dla gwiazd, żeby oni wiedzieli, jak ten parkiet wygląda, żeby mogli poczuć się pewnie i dzięki temu też ten stres schodzi, żeby wiedzieli, co się wydarzy po kolei, więc to jest wszystko bardzo dobrze przemyślane. I pomimo tego, że ja już bym chciała, żeby była niedziela, godzina 19:55, to bardzo dobrze, że mam jeszcze ten czas w studio, bo naprawdę dla tych osób to jest bardzo ważne. Tak, ale też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakie Hania ma podejście do tego. I nie ukrywam, że to mi bardzo pomaga, bo to są takie momenty, wiesz, takie fragmenty w ciągu dnia, gdzie mi się zdarza spanikować, a Hanka mówi, ale słuchaj, będzie super, przecież to jest, zobacz, trzeba to wrócić w drugą stronę i tak to się musi wydarzyć, no bo i tak to się musi wydarzyć i tak to wszyscy razem będziemy przeżywać jakoś, nie? My trochę może bardziej intensywnie, państwo po prostu przed telewizorami i będziecie, mam nadzieję, mile zaskoczeni występami wszystkich par. No właśnie po 3 tygodniach treningów, ponad po 3 tygodniach, jakim uczniem jest Filip? No bardzo dobrym, jakby słucha się, robimy swoją robotę i no i wydaje mi się, że nasza praca idzie naprawdę w bardzo dobrym kierunku, więc jestem zadowolona i mam nadzieję, że docenią to również widzowie i jury, że im się też spodoba nasza praca, bo nawet wczoraj jak byliśmy w domu z Jackiem, to rozmawialiśmy, że dla nas to jest tak, że my oglądamy i naprawdę widzimy, że ta praca jest bardzo dobra, ale czy ona zostanie doceniona przez innych, tego jesteśmy najbardziej ciekawi i no, generalnie tego jak będzie. No to muszę też tutaj zapytać ciebie, Filip, jaką nauczycielką jest Hania? Najlepszą. No słuchaj, najlepszą. Jakbym, nie wiem, wpadł na pomysł kiedyś, że chciałbym uczyć się tańca i nie wiedziałbym, do kogo się zgłosić, od razu zgłosiłbym się do Hani. To jest pewne. Ale przede wszystkim jest bardzo cierpliwa. Daje świetne uwagi w punkt. Po raz kolejny dodam, że jest cierpliwa i jeszcze raz cierpliwa. Jest wymagająca, ale w taki absolutnie naturalny sposób, jak każdy by był. Jeszcze raz dodam, że jest cierpliwa. Nie wiem, czy mówiłem. I zobaczymy po pierwszym odcinku oceni. Czy moje uwagi są trawne? Słuchajcie, na razie myślę, że tak, a zobaczymy w niedzielę. Właśnie. To jest, musisz zapytać, wiesz, po pierwszym odcinku wtedy, jak zobaczymy, to wtedy ci powie, czy jednak się znam, czy się nie znam. No, ale te tańce są niesamowicie różne, bo nad pierwszym tańcem pracowaliśmy chyba najdłużej, tak, no bo wiedzieliśmy, nie wiem, wcześniej, ile, 2 tygodnie temu niecałe, jakoś tak, więc mieliśmy najwięcej czasu na przygotowanie tego tańca, więc on jest trochę inaczej dopracowany. Dowiedzieliśmy się niedawno, jaki będzie drugi taniec. Więc tego czasu jest znacznie mniej. Powiedzmy, jeśli będzie możliwość zrobienia kolejnego tańca, to będziemy mieli prawdopodobnie około 4 dni na przygotowanie. No dowiemy się po live'ie. 4-5 dni, 5 max dni, no bo potem to już są próby, więc ta cała choreografia musi być gotowa, musi być przygotowana. I wiesz, no kurczę, no różnie bywa, nie? Na razie przejdźmy ten pierwszy, wiesz, byś nie myśl, już nie stresuj tym, że będzie mniej czasu. Na razie pierwszy koty za płoty. Jak już zrobimy pierwsze i ten drugi taniec, to naprawdę to już jest rozpędu nabiera ten program. Bo teraz był najtrudniejszy moment, no bo jakby chodzimy codziennie na te treningi, po kilka godzin, naprawdę intensywne i jakby człowiek wie, że zbliża się ten wielki dzień, ale mam jeszcze trochę czasu, ale tak naprawdę nic się takiego nie działo, w sensie nie było live'a. Teraz jak zacznie się live i jakby ta cała machina ruszy, to od razu też inaczej jest, inne podejście wszystkich.
ale wiesz, dla mnie jednak mi wszystko jest zaskakujące, że wydaje mi się, że robię perfekcyjnie te kroki, widzę na nagraniu, że jest trochę inaczej niż mi się wydawało, no ale nie jesteśmy w stanie w ciągu, nie wiem, tych kilku tygodni ogarnąć to, wiesz, co nasi partnerzy przez dziesiątki lat jednak, nie? Jakoś, wiesz, no to jest takie, kurczę, zawsze chcesz więcej. Wydaje się, że możesz więcej, a potem już, przepraszam cię bardzo, no to wydawało mi się, że jest lepiej. Ale to dobrze, bo wiesz, bo jeżeli ja tańczę, powiedzmy, 26-27 lat, aha, i ty byś ogarnął w 3 tygodnie to, co ja potrafię w 27 lat, to ja bym raczej pracy nie miała, więc generalnie jasne, dobrze jasne, i tak szybko łapiesz, ale żebyś nie tańczył aż tak jak ja, nie? Daj mi pracować. Dobra. A jak ty, Filip, radzisz sobie z krytyką? No bo tu, co się dzieje na sali, to jest jedno, ale przed widzami pani Iwona Pawłowicz na przykład może powiedzieć coś nie do końca, co ci się na przykład spodoba. Jak ty podchodzisz do słów krytyki? Ja jestem na to gotowy, ja jestem na to przygotowany. Jakby, nie, no ale wiesz, tak zupełnie poważnie. Pamiętaj, że jestem aktorem, więc jakby to jest zawód, który jak z zasady i z góry jest nastawiony na tak albo nie na jakąś krytykę. Albo bardzo miłe słowo, więc jakby to mam, wiesz, wpisane w zawód i to są rzeczy, które mnie nie zaskakują, natomiast wiesz, dla nas bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście ten efekt pracy był doceniony, czy zauważone były te detale, nad którymi pracowaliśmy najdłużej. I wiadomo, że ktoś może zwrócić uwagę na coś, co my pominęliśmy, albo w ogóle o tym nie pomyśleliśmy, bo tak się też zdarza i to bardzo często, ale wiesz, jakby liczy się całość i to jest zupełnie inny i szczególny projekt, wiesz, dla nas z tej strony i podejrzewam, że dla odbiorców z tej drugiej strony, ale gdzieś tam jestem dobrej myśli, no tak czy siak chcemy pokazać efekty tej pracy. Tak, i tak generalnie nas najbardziej interesuje opinia widzów, bo to jest program rozrywkowy i ta rozrywka jest dla nich. Wiadomo, słowa jury są ważne, żebyśmy mogli przyjąć sobie krytykę, poprawić, nad czymś popracować, tak, albo poczuć się docenieni, ale to chodzi o to, żeby tym ludziom za ekranem się podobało. A oni mają zawsze swoje zdanie, jakby ich nie do końca interesuje dociągnięta stopa, tylko to wszystko, co ta para zrobi, ta magia na parkiecie, więc mamy nadzieję, że to, co robimy, właśnie przypadnie do gustu widzom, bo jakby chcemy nie tylko pokazać technikę, ale przede wszystkim no trochę Filipa, bo go wszyscy znają jakby jako aktora, a jak jesteś aktorem, no to zawsze jakby przyjmujesz maskę, bo jesteś kimś na ekranie. A teraz jest tak chyba pierwszy raz, kiedy Filip Bobek jest Filipem Bobkiem. On wyjdzie na parkiet, on zatańczy, jest zajawka z naszego treningu i tu pokazujemy prawdziwego Filipa. Oni mogą poznać postać ze swoich ulubionych seriali jako człowieka, więc chcemy pokazać widzom, jaki on jest i to nas najbardziej interesuje. No, dzięki, to bardzo miłe. Dziękuję. No właśnie, chcesz pokazać siebie, ale czy dałeś sobie jako cel, że chciałbyś dojść, nie wiem, do połowy programu, żeby czuć się spełniony, czy totalnie nie masz takich oczekiwań, po prostu chcesz się dobrze bawić, czerpać, pokazać siebie? Nie mam takiej myśli, że chcę, czy muszę dojść do finału zawsze koncertu, absolutnie nie. Znaczy, wiesz, tu na parkiecie i podczas tych prób wykonujemy kawałek naprawdę bardzo ciężkiej pracy i wiesz, jakby też jesteśmy w pewien sposób, no wy jesteście przyzwyczajeni, a dla nas to jest nowość i te codzienne, kilkugodzinne próby jednak potrafią nas w jakiś sposób zmęczyć. Ja nawet nie mam czasu o tym myśleć, wiesz, po prostu chcę jak najlepiej wykonać dany taniec danego dnia, czy tam w ciągu danego tygodnia, zobaczymy jak to będzie i żeby było jak najfajniej, no jak wiesz, no ta przygoda się zaczyna i kończy dla każdego w innym momencie, ale kurczę, najważniejsze jest, żeby było jak najfajniej. Wiesz, każdy ma jakby inne podejście. Są pary, które robią na przykład teraz już dwa treningi przed tym live'em. Jakby każdy ma jakby inną strategię i co innego oczekuje od tego programu. Ja zawsze podchodzę do tego programu trochę nie tak, że tylko mnie interesuje ten pierwszy odcinek. Bo tak jak mówię, no to jest pierwszy odcinek, wiadomo, nie wiemy, czy będzie dalej przygoda, ale musisz mieć w głowie, że jakby ta przygoda może jeszcze potrwać kilka tygodni, więc nie nastawiamy się wszystko, jakby wiesz, że na sprint, tylko bardziej na to, żeby to potrwało kilka odcinków, żebyśmy mogli się rozwijać, żeby nasze ciało dało radę, bo też no to jest bardzo ważne, bo często jest tak, że ktoś chce tańczyć, ale no niestety jest tak wykończony, że już nie daje rady, więc każdy ma tak naprawdę inne podejście, o czym inny myśli i my tak naprawdę nawet nie myślimy o tym, gdzie jest finish, kiedy będzie ten finish, jak inni tańczą, chociaż widzimy ich na próbach, że naprawdę dają radę, jest naprawdę bardzo wysoki poziom edycji, to i tak my tylko mamy wpływ na nasz taniec.
A ponieważ to jest porównywalne i do półfinału, do połowy programu dochodzą najlepsze pary, no to to już oceni, tak jak mówiliśmy, jury i widownia. My na razie robimy tylko swoją robotę i ja jestem z niej bardzo dumna, ale no tak jak mówimy, konkurencja nie śpi. Właśnie nie sposób was zapytać o tą konkurencję. Jak wy się czujecie na planie tutaj z wszystkimi uczestnikami? Czy już pojawiają się jakieś momenty rywalizacji, czy jeszcze nic takiego się nie wydarzyło? Wiesz co, ja jeszcze nie zauważyłem takich momentów. Nie wiem, czy my w ogóle mamy czas, bo my naprawdę widujemy się tutaj. Im bliżej jesteśmy pierwszego odcinka, coraz rzadziej na korytarzach, tylko się mijamy, wiesz, na szybkie cześć. Ale każdy po prostu pracuje, bo każdy chce jak najlepiej pokazać na pierwszy czy pierwsze dwa tańce, nie? To jest dla nas najważniejsze. Ja tak z perspektywy, jestem tutaj już 10 lat temu, byłam w pierwszej mojej edycji. Wiem, że to jest tak, że na początku nie ma tej rywalizacji, bo jakby każdy przygotowuje, stara się, ale wiadomo, im jest tam bliżej końca, tym każdy zaczyna czuć to, że ta szansa na tą wygraną zaczyna być wtedy, tak? Te pary, które są, nie wiem, tam top 4, no to wtedy pewnie jest rywalizacja, no bo każdy chce wygrać, to nie jest chora rywalizacja. Ja nie byłam raczej w takiej edycji, ja wydaje mi się, że nie było edycji takiej, że była naprawdę chora rywalizacja, no ale wiadomo, że wtedy tym parom bardziej jeszcze zależy i wtedy włącza się ta rywalizacja. Na razie jesteśmy na takim etapie, że każdy chce zatańczyć, przeżyć i się nie wywrócić. To jest zadanie każdego. Tak na koniec zdradźcie mi, której parze poza wami kibicujecie tak najbardziej? Ja wszystkim. Ciekawe. No, oczywiście mojemu mężowi i Natalii Nyki, ale też często do nas wpadają, my sobie nawzajem pomagamy, więc no, chcąc nie chcąc, to jest nasza najbliższa para i jakby z nimi spędzamy najwięcej czasu i sobie najbardziej pomagamy. Wiadomo, że ja widzę, że tu każda z par ma jakąś taką parę, z którą się najczęściej widzi, bo nie wiem, ma treningi, więc lubimy się ze wszystkimi, no ale no, jak nie sposób z mężem być najbliżej, bo oczywiście kibicuję również jemu bardzo mocno. W domu się wspieramy, rozmawiamy o choreografiach, bo jakby konsultujemy to wszystko razem. I to jest chyba cenne wsparcie, to, że on ma mnie, a ja jego, bo Filip może zobaczyć czasem, jak coś robi facet, bo ja jako kobieta nie wszystkie ruchy pokażę tak, jak powinnam, no bo jednak jestem kobietą, tańczę troszkę inaczej i fajnie jest zobaczyć, jak to robi mężczyzna. No i tak samo Natalii, jak pokaże kobieta, a nie mężczyzna, to też wygląda inaczej, więc chcąc, nie chcąc, to jest zawsze nasza najbliższa para. Chyba też nigdy nie było w żadnej edycji takiej sytuacji, że razem z Jackiem doszliście do finału. Czy ty byś chciała zmierzyć się ze swoim mężem, taką rywalizację? No oczywiście już kiedyś było, kilka razy było tak, że już było bardzo blisko. No nie wiem, że w top 4 byliśmy, pamiętam, 2 czy 3 razy razem. Nie było takiej sytuacji, żebyśmy razem w finale. To było kilka razy już takie nasze marzenie. Po prostu to było coś fajnego do przeżycia. Są 3 pary w finale, ale no tak jak mówimy, no kurczę, na razie skupiamy na pierwszym odcinku, więc nie myślę o tym, czy uda nam się to zrobić, bo na razie się zastanawiam, czy uda nam się przejść do drugiego odcinka i robimy drugą choreografię, więc co czas pokaże, to pokaże, no ale to by było dla mnie na pewno coś fajnego.